Widzimy się na wrocławskich Osobowicach, gdzie właśnie za mną sadzimy wrosoundowy las. Wrosoundowy dlatego, bo jest to akcja związana z festiwalem Wrosound, który odbywa się w połowie lipca we Wrocławiu od wielu, wielu, wielu lat. I dzięki współpracy z dotlenieni.org mogliśmy zorganizować właśnie taką akcję już po raz drugi, bo po raz pierwszy sadziliśmy ten las w zeszłym roku. I to jest przedłużenie tej akcji, przedłużenie samego festiwalu i zachęcenie uczestników festiwalu, którzy w trakcie festiwalu mogą zdobyć tak zwane wirtualne drzewka, a później te wirtualne drzewka dotlenieni zamieniają na prawdziwe sadzonki. Mają dzisiaj do posadzenia 1000 drzewek różnego rodzaju, drzewa liściaste i na tym polega dzisiejsza akcja, żeby powstał nowy las i żeby zachęcić ludzi do tego, żeby spędzili trochę czasu na powietrzu, zrobili coś dobrego dla ekologii, dla środowiska. No i mamy nadzieję, że oczywiście te edycje będą kontynuowane i będzie to trwało, dopóki nie zazielenimy całego miasta.